Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj rozpakujemy sobie nową kartę graficzną, jaką zakupiłem do swojego komputera, czyli GeForce GTX 760 w wersji 4 GB. Teraz widzicie bardziej z bliska opakowanie, w którym znajduje się moja nowa karta graficzna, jaką jest GeForce GTX 760 w wersji 4 GB. I teraz chciałem tak w kilku słowach powiedzieć, co skłoniło mnie do zmiany karty graficznej z GTX 550 Ti na GTX 760. Więc chodzi mianowicie o to, że od pewnego czasu muszę renderować takie dosyć dłuższe filmiki, dosyć bardziej rozbudowane projekty filmów. No i są to filmy przeważnie nagrywane kilkoma profesjonalnymi kamerami, ale dokładnie czym się zajmuję opowiem Wam w innym filmiku, ponieważ teraz nie chcę niepotrzebnie przedłużać i prędzej czy później muszę taki filmik nagrać, co robię poza YouTube'em i do czego właśnie potrzebuję między innymi taką kartę graficzną, czy też procesor, który jakiś czas temu kupowałem, czyli Core i7 4770K. Mianowicie chodzi o to, że po prostu GTX 550 Ti, który miałem do tej pory, praktycznie do wszystkiego mi wystarcza. Ja za dużo w gry nie gram, naprawdę bardzo sporadycznie i to było jak dla mnie wystarczająco, ale miał tylko 1 GB pamięci. I po prostu przy renderowaniu takich jakichś trochę dłuższych filmów, bardziej rozbudowanych projektów filmowych, gdzie na przykład trzeba było przeskakiwać pomiędzy trzema kamerami co kilkadziesiąt sekund, po prostu GTX 550 Ti nie wystarcza przy renderowaniu, bo ma za mało pamięci. Dochodziło do momentu, że renderował i nagle na jakimś przeważnie przejściu lub w takim momencie, gdzie po prostu no jakby ten projekt się rozszerzał, wtedy potrzebował więcej pamięci i zatrzymywał się. Po prostu stawał, przestawał renderować i tyle. Oczywiście mogę renderować na samym procesorze, no ale trwa to sporo dłużej. I z jednej strony chciałem renderować ze wsparciem karty graficznej, a z drugiej strony no po prostu nie mogłem. Dlatego musiałem kupić kartę graficzną, która ma tej pamięci trochę więcej. I początkowo w planach było kupno takiej jakiejś dosyć prostej, nie za drogiej grafiki, jak na przykład GTX 650 w wersji 2 GB. To by wystarczyło, żeby można było korzystać ze wsparcia karty graficznej, żeby te filmiki mogły się wyrenderować bez żadnych przeszkód. No ale pomyślałem, że skoro mam już wymieniać kartę graficzną, to lepiej trochę dołożyć i kupić coś bardziej przyszłościowego, coś co ma jeszcze więcej pamięci, dlatego kupiłem tego GTX 760 w wersji 4 GB. Zapłaciłem za niego dokładnie 1275 zł z przesyłką i szczerze mówiąc w planach też było najpierw kupno GTX 770 w wersji 4 GB, ponieważ wcześniej troszkę nie były dostępne wersje 760 4 GB, były tylko 2 GB. Dlatego troszeczkę się z tym wstrzymałem, no ale od razu jak weszły do sprzedaży GTX 760 w wersji 4 GB, to go kupiłem i wiem o tym, że GTX 670 jest troszeczkę, dosłownie troszeczkę wydajniejszy od tego GTX 760 i bardzo Was proszę, nie piszcie mi tego od razu w komentarzach, bo ja to wiem, ale za GTX 670 trzeba dać 1600 zł 4 GB wersję, a tutaj mam 4 GB kartę graficzną za niecałe 1300 i po prostu dlatego kupiłem 760, bo ja nie kupiłem tej karty graficznej do gier, tylko do renderowania filmów, dlatego zdecydowałem się na troszkę mniejsze koszta, może troszeczkę mniej wydajną kartę graficzną, ale z drugiej strony na to patrząc, troszeczkę bez sensu jest kupowanie GTX 670 w wersji 4 GB, ponieważ ma on prawie taką samą cenę jak GTX 770 w wersji 4 GB. Ale skończmy już moje nudne gadanie i teraz przejdźmy do takiego rozpakowania i krótkiego przedstawienia tej karty graficznej. Nie wiem, czy będę robił jej jakąś recenzję albo testy, no bo po prostu nie dostałem jej do testów, a zwyczajnie sobie ją kupiłem. I pewnie gdy będę miał trochę wolnego czasu, to postaram się zrobić jakąś jej recenzję, czy po prostu jakieś testy, pokazać jak sobie radzi ona z niektórymi programami albo z jakimiś grami. No ale obiecać nic po prostu Wam nie mogę.
przodu opakowania mamy oczywiście napis Gigabyte oraz logo i po prawej stronie kilka takich, no powiedzmy, podstawowych informacji, jak to, że ma ona 4 giga pamięci, jest to OC version, czyli karta graficzna lekko podkręcona przez producenta, ma chłodzenie WindForce razy 3 oraz minimalna wymagana moc zasilacza jest to 450 W. Kartę graficzną mamy już rozpakowaną, no i tak właśnie jak teraz widzicie, ona się prezentuje. Ma 3 wentylatory, czyli no jak już mówiłem, to chłodzenie WindForce razy 3, które z tego co mi wiadomo ma być dosyć wydajne i dosyć ciche, no ale jak będzie w praktyce, jak będzie w rzeczywistości, to się przekonamy. Mamy tutaj też takie dwa duże pod spodem, pod tymi wentylatorami, radiatory, które oczywiście sprowadzają to ciepło. No i karta jest ogólnie taka dosyć długa. Mam nadzieję, że nie będzie problemu, żeby włożyć ją do mojej obudowy. Jest ona zasilana złączem 6 oraz 8 pin. Oraz tutaj mamy dwa sloty do połączenia w SLI. W tej karcie graficznej mamy takie wyjścia jak 2x DVI, HDMI oraz DisplayPort i oczywiście zajmuje ona dwa miejsca w slotach na karty rozszerzeń. Teraz widzicie GTX 550 Ti, czyli moją poprzednią kartę graficzną, znaczy moją kartę graficzną, z którą się właśnie rozstaję i którą zastąpi GTX 760. Była ona całkiem spoko, tylko no po prostu miała za mało pamięci jak dla mnie. Także kartę graficzną mamy już włożoną, weszła ona do mojej obudowy bez problemu, zmieściła się, podłączona również też, jest dosyć fajnie, ponieważ w tym nowym zasilaczu, który niedawno wymienialiśmy w jednym z filmików, na jednym kablu mamy właśnie te złącza, które potrzebuje do tej karty graficznej, czyli 6 oraz 8 pin. No i od tej chwili można powiedzieć, że mój komputer jest no taki dosyć sporawo mocny. I kolejną rzeczą, którą chciałbym rozbudować w tym komputerze, z pewnością będzie to dysk SSD oraz chcę zmienić RAM, ponieważ mam tutaj teraz dwie kości po 8 giga, które no w sumie niedawno zmieniałem, ponieważ kiedyś miałem 2x 4 giga i zmieniłem na taki sam RAM, tylko że po prostu w kościach po 8 giga, ale przy zmianie RAMu popełniłem jeden masakryczny błąd, ponieważ z jednej strony chciałem kupić taki sam RAM, bo miałem ten RAM sprawdzony, nigdy mnie nie zawiódł, wszystko dobrze działało i po prostu chciałem taki sam RAM kupić, ale z drugiej strony niepotrzebnie kupiłem RAM z tak wysokim radiatorem, ponieważ no mam procesor, który nie ukrywając bardzo się grzeje,
Chciałbym go móc trochę podkręcić, no ale do tego potrzebuję tutaj jakieś bardzo duże chłodzenie. Aby móc zainstalować bardzo duże chłodzenie, muszę mieć RAM z niższym radiatorem. No i można powiedzieć, że zawaliłem po całej linii przy zmianie RAMu, ponieważ już wtedy mogłem sobie kupić RAM z niższym radiatorem. No ale trudno, w końcu człowiek uczy się całe życie, a najlepiej na swoich błędach. Więc teraz będę wymieniał RAM, tylko nie wiem jeszcze, czy kupię 2 razy po 8 giga, czy 4 razy po 8 giga. W sumie no 16 jest na razie wystarczająco i pewnie na razie kupię 16, a za kilka miesięcy dołożę kolejne 16. Więc kolejnym krokiem jest wymiana RAMu, później lepsze chłodzenie procesora, no i dysk SSD. I mam nadzieję, że gdzieś w najbliższym czasie uda mi się to załatwić, tak żebym ten komputer miał już taki, no powiedzmy, naprawdę fajny. Tak więc to już na tyle w tym filmiku. Ja oczywiście Wam dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!